Dzień dobry, szanowni państwo, witam w trzecim odcinku Balonowych Cudów. Mam nadzieję, że nie są państwo tutaj po raz pierwszy i już państwo poprzednie odcinki oglądali. Jeżeli nie, to ja tylko takie krótkie przypomnienie, że chciałabym państwu pokazać, jak można w domu własnymi siłami troszkę zorganizować dzieciom czas i urozmaicić go takimi balonowymi różnościami. Balony są dostępne, można je kupić przez internet. Zachęcamy państwa oczywiście do pozostania w domu, do dokonywania zakupów internetowych. Ważne jest, że oprócz balonów pamiętać o pompce. Zazwyczaj do takich zestawów małych baloników są dodawane takie pompeczki, które na warunki domowe wystarczą, lub są też takie bardziej profesjonalne pompki, które my jako animatorzy używamy na różnych eventach. Dzisiaj chciałabym państwu przedstawić takie dwa wzory, które może nie są tak bardzo oblegane. Pierwszy wzór to jest wzór, który ja uwielbiam wręcz, to jest malutka myszka. Myszka jest bardzo prosta do zrobienia, nie wymaga naprawdę dużych umiejętności, a myślę, że dzieciaki ją pokochają tak jak moje córki. Do zrobienia myszki oczywiście potrzebujemy balonika, którego pompujemy minimalnie, a zaraz państwu pokażę mniej więcej, ile tego powietrza będziemy potrzebować. O! Wystarczająca ilość. Zawiązujemy oczywiście balonik tutaj na końcu. Zawiązany ten supełek będzie również noskiem naszej myszki. I tak samo jak w poprzednich odcinkach, gdy robiliśmy pieska czy też żyrafę, tak samo w przypadku myszki zaczynamy od pyszczka. Wiadomo, pyszczek myszki jest dość malutki, dość taki powinien być filigranowy, więc ja myślę, że taka wielkość pyszczka w zupełności nam... O, może troszkę większa, przechodzi nam powietrze. O, myślę, że taka wielkość pyszczka w zupełności nam wystarczy, więc zaznaczamy końcówkę pyszczka. Następnie zaznaczamy mniej więcej, jakie chcemy zrobić pyszczka. Myślę, że takie wystarczą nam w zupełności. Zawijamy oczywiście. Opala. Tak samo jak w przypadku pieska i żyrafki. I proszę bardzo, powstaje nam to. O, jedno łóżko wyszło troszkę mniejsze, myślę, że wybaczymy. Został nam ogonek długi i teraz oczywiście markerem możemy domalować oczka, wąsiki. Dzieci mogą się pobawić, żeby w jakiś sposób tą myszkę tutaj ucharakteryzować. Hopla. Mam nadzieję, że mi się na następnych zajęciach uda pokazać państwu, jak zrobić kotka z takich balonów. I myślę, że taka myszka na pewno spodoba się dzieciom. Myszkę mamy już gotową, a teraz drugi wzór. To jest taki najprostszy chyba z możliwych kwiatuszek, przez niektórych nazywany też palemką. Do kwiatuszka potrzebujemy oczywiście jednego balonika. Pompujemy go tak, żeby zostawić na końcu mniej więcej miejsca na trzy paluszki. Aha, zgadza nam się. Zawiązujemy balona na końcu, tak jak zawsze. I teraz jakby ten wzór kwiatuszka jest o tyle istotny, że mogą państwo przećwiczyć coś, co będzie nam potrzebne przy następnych zajęciach, przy czwartej części. Będzie to taki kwiatuszek, który będzie już bardziej rozbudowany. Panowie, zachęcam do podglądania tego wzoru i ewentualnie obdarowania swoich oblubienic takim kwiatuszkiem, który utrzyma się na pewno znacznie dłużej niż takie świeże. Natomiast, żeby zrobić takiego prostego kwiatuszka, składamy balona na bół. Tak jak tutaj. I teraz ważne jest to, że ten dzyndzelek zawiązany, który nam tu zostaje, owijamy go wokół. Tak wystarczy. I jest bardzo ważne, żeby tą końcówkę teraz przyciągnąć tutaj. To nam spowoduje, że ten balon się nie rozkręci. I teraz robimy, to jest pierwszy płatek jakby kwiatka, robimy drugi płatek, który mniej więcej wielkościowo musi się zgadzać z tym pierwszym. Składamy na pół i tutaj w tym samym miejscu skręcamy. No i no,
mniejszy wyszedł, ale wiadomo, kwiatki nie zawsze mają równe płatki. I tak samo robimy z trzecim płatkiem, czyli składamy i skręcamy. Teraz tylko wyrównujemy, żeby nam się kwiatuszek ładnie ułożył i mamy taki trzypłatkowy, bardzo prosty kwiatuszek, czy też palemkę, jak kto woli. A ja Państwa już zapraszam bardzo serdecznie oczywiście do czwartego odcinka. Do zobaczenia!